Polanicy Zdroju odbył się Dzień Dawcy Szpiku. Tego dnia do grona potencjalnych dawców szpiku dołączyło wiele osób, co daje równie wiele nowych szans na życie dla osób chorych na białaczkę. Zarejestrować mógł się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia. Zajęło to tylko chwilkę i polegało na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnienia formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Proszę powiedzieć, zauważyłem, że pani aktywnie nawet bierze udział w tej akcji. Dlaczego pani zdecydowała się na wzięcie udziału w tej akcji? Przede wszystkim chyba ze względu na moją koleżankę, która już od roku czy ponad jest zarejestrowana w tej fundacji. No i przede wszystkim, że to jest szczytny i bardzo ważny cel, potrzebny, a może odpukać, żeby to mnie nigdy nie spotkało, ale kiedyś mogę ja potrzebować takiej pomocy. No i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby pomagać w jakikolwiek sposób. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i powodzeniem. Wiele osób, które wcześniej nie były do końca przekonane co do oddawania szpiku, dołączyły do grona potencjalnych dawców. W Planicy organizujemy pierwszy raz taką akcję, że szukamy genetycznych bliźniaków. Na chwilę obecną szukamy dla Cypriana, ale nie tylko, ponieważ czy mamy większą liczbę osób zarejestrowanych, tym znajdziemy po prostu więcej osób w leczeniu chorych, tak? Ponieważ każdy z nas ma bliźniaka genetycznego, któremu możemy po prostu pomóc, jeżeli nasz bliźniak zachoruje. Na białaczkę. Na białaczkę. W Polsce istnieje kilka organizacji, które rejestrują potencjalnych dawców. Wszystkie te dane o dawcach trafiają do ogólnoświatowej bazy. W momencie, kiedy zachoruje nowa osoba na białaczkę, te dane jej informacje o jej genach są wprowadzane do bazy i wtedy następuje szukanie we wszystkich bazach po prostu genetycznego bliźniaka. Dzień dawcy szpiku w Polanicy Zdroju uświetnił zespół The Green Irish Team, grający muzykę irlandzką. Prędzej, prędzej luzuj żagle, sztorm nadchodzi, niebo blaknie. Nie ominie nas ta burza, statek jeszcze się wynurza. Zamknij luki, przymknij oczy, każda fala pianę toczy. Niech opadnie ta kurtyna, którą sam Bóg chyba trzyma. I odejdę z tego świata, dziewczę moje będzie płakać. Szkoda łajby, szkoda życia, widać taki los mi przypadł. Pamiętajmy, że pomoc drugiemu człowiekowi jest bezcenna i nieoceniona. Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.